Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj, widzowie, musimy pójść kolejny dzień do banku pracować, ponieważ nie jest kolorowo, nie jest kolorowo. Dowiedzieliśmy się o tym, że Steve chce zamienić wszystkie zielone na niebieskie. A to jest najgorsza informacja, jaką mogliśmy dostać, ponieważ nasza ukochana waluta, która idealnie pasuje do Paliona, teraz ma być jakąś walutą, która będzie podobna do Steve'a. Nie, to się nie może wydarzyć, to się nie może wydarzyć. Ja muszę to koniecznie powiedzieć też Palionowi i Dave'owi i wspólnie sobie jakoś zaradzić i, prawda, pokonać to. Bo tak to wyglądać nie może, tak to wyglądać totalnie nie może. Ja lecę do banku, ponieważ z tego, co się dowiedziałem, to dzisiaj mam ponoć zobaczyć, jak mają wyglądać te niebieskie faktycznie. I ja muszę ukraść chociaż jednego tego niebieskiego i pokazać to Pawłowi, żeby nie było, że zmyślam. Żeby nie było, że zmyślam, muszę mu to pokazać, bo inaczej to będziemy mieli niezły przypał, widzowie. Zanim rozpoczniemy tak na poważny odcinek, zanim dojdę do banku, kończy łapka w górę i subskrypcja. Jak zostawić łapkę w górę, to ja za każdą łapkę w górę robię jednego pajacyka, ale oczywiście poza kamerami, bo na kamerach by nam brakło czasu. Dobra, lecimy do banku, bo już jestem blisko. Boże, se podlecę elytrom tak na szybko. Dobra, tu lecimy. Uwaga, wbijamy. O, Bzyku, dzień dobry! O, dzień dobry, siemanko, dzień dobry. Witam cię, jak tam dzień? Znowu słońce świeci. No tak, no świeci znowu słońce. Wszystko jest generalnie fajnie. Elegancko. Ale jest jedna rzecz, jest słuchaj rzecz. Ponieważ jak wiesz, Steve wczoraj gadał o wielkich planach, o ogromnych planach, jakim są plany na przyszłość, plany na dokładnie dzisiaj, a dokładnie, słuchaj, będzie prawdopodobnie jakby taki, no dobra, powiem ci po prostu prosto z mostu. Steve chciałby dodać, zamienić bardziej walutę na Palionowie, właśnie z zielonego na swoją. Ja o tym już słyszałem właśnie, a kiedy on to chce zrobić? No właśnie, sam powiem ci szczerze, nie mam pojęcia, nie dał jeszcze dokładnej daty, ale no dał mi już dostęp do jakby pierwszego projektu tej waluty i wygląda ona w ten sposób. Co? Dobra, co ja mogę zobaczyć? No właśnie nie wiem, czy ci mogę dać, bo wiesz co, bo Steve mi mówił, że to jest bardzo ważne, bo na ręce tylko, nie? No wypadałoby, tak, weź tutaj, ja będę stał w miejscu, a ty możesz zobaczyć. Nie, tak, no uważasz, że się prezentuje lepiej niż zielone? Czy wygląda lepiej? No szczerze, ja myślę, że trochę Steve'owi odwaliło. To jest mega mocny dym, ale może to jest jakieś zabezpieczenie przed złodziejem. Może ta waluta będzie jeszcze bardziej warta więcej niż zielone. Aj, ciężko mi powiedzieć, nie wiem, co tam Steve w głowie tak naprawdę myśli o tym. Ja myślę, że no... Mi się wydaje, że nie powinieneś ogólnie tego tak trzymać przy sobie, wiesz? Mi się wydaje, że powinieneś to gdzieś odłożyć w jakieś bezpieczne miejsce, no bo wiesz, jeżeli tutaj na przykład oni by przyszli i o kurczę, tutaj mamy jakieś, prawda, niemiłych gości. Bardzo oni tam są, chyba chcą zostawić swoje zielone, widzisz? W sumie z Chipsem chyba racja, chyba masz troszeczkę rację, to jest patrz, prawda, patrz. Ale wiesz co? Co? Intruz. O nie! Ej, co tu? Ja nie mogę! Ej, dobra, przyszli intruzi! Dobra, trzeba ich rozwalić, o wy intruzi jedni, chodźcie. Mi się wydaje, że oni chcieli tutaj zielone zostawić. Myślisz? Nie, no co ty, nie wydaje mi się, muszę... Dobra, lepiej. Łatwo poszło. Nie mogę łatwo do wioski przyszło, wchodzić, łatwo to poszło. Będzie najgorzej. No, Łotka, to wtedy byłaby lipa. Dobra, słuchaj, mi się wydaje, że na dole gdzieś, w jakimś, do jakiegoś sejfu byś to mógł schować, wiesz? Nie, a czemu ty wchodzisz? Wiesz, ja tu pracuję. No faktycznie w sumie. A, to tak, no już zapomniałem, Szczypson. Już tyle rzeczy się na głowie dzieje, to wiesz co, tak, ty to pracujesz, to w sumie, bo Steve mi powiedział, żeby dać ci właśnie ten, żebyś ty przetestował, zobaczył, czy ci się podoba i pokazał reszcie. Ja Dobra. Jeszcze nie pokazałem je temu. Ale to nie, ja innym nie będę tego na razie pokazywać, bo wiesz, nie, jak Paweł to zobaczy i Dave, to się tak wkurzą. Więc nie, lepiej tego nie pokazywać. No ja myślę, że tak, ale wiesz co, bo ja A muszę czy powiedz się mi, czy są jeszcze jakieś inne niebieskie, czy to są wszystkie? Wydaje mi się, że to są wszystkie, więc trzeba musiałbyś uważać z tym naprawdę. Dobra, ja je schowam gdzieś do Ender Chesta, tak żeby nikt ich nie mógł znaleźć, nie? Ja sobie tak, zobaczę. Ale pokaż jeszcze je temu i zapytaj się, czy mi się podobają, bo chciał ale... o wszystkich. Dobra, ja tego nie ma w tym momencie na serwerze, to ja do niego pójdę może później, nie? Dobra, pokażę mu to, oczywiście, że tak, Dobra, słuchaj, to ja lecę w takim razie testować te niebieskie i tak dalej i ja tu przyjdę do roboty znowu, nie? Jasne, dobra. A ja jeszcze idę też, pójdę nie iść do Palionowa, bo ja tam pójdę jeszcze grzebać po skrzynkach, no żeby znaleźć ja wszystkie tak zielone. Ja i tak czekam, słuchaj, ja i tak czekam tutaj, patrzę, że nigdy... Dobra, pilnuj, dobra, trzymaj się, Bzyku, elo. Dobra, kurde, widzowie, ale jest cyrk. Mamy to, mamy niebieskie, oddał nam je. Ej, to jest taka jazda, że on tutaj akurat w tym momencie nam to postanowił oddać. To dobrze, ja idę teraz do Dave'a i do Paliona, muszę koniecznie o tym powiedzieć, bo jeżeli oni się nie dowiedzą o tym, że Steve planuje takie rzeczy, to nie powstrzymamy tego. Ja już widzowie, wiem teraz. My musimy spalić te niebieskie, nie mogą one przetrwać, wiecie, muszą zostać zielone i nie może przetrwać żaden banknot niebieski. Trzeba się ich koniecznie pozbyć i mam nadzieję, że chłopaki mi tutaj
prawda, pomogą je zutylizować, że tak to ujmę. Dobra, tam jest widzenik jaki. O, jest tam Dave i Paweł razem, dobra, idę tam. Szybko do nich, żeby im to pokazać. Oni mi nie uwierzą. Ja najpierw, zobaczycie, ja im najpierw powiem, że mam taki ten, a oni mi nie uwierzą i ja później będę musiał im pokazać. Halo, panowie! Halo? Dzień dobry, co to za zebranie tutaj, prawda, szemranych typów? Rozmawiamy o tak życiu. Budzisz nas ze stojącej ciszy. Ze stojącej ciszy, no tak myślałem właśnie. Słuchajcie, panowie, nie jest kolorowo. I powiem więcej, jest, znaczy w sumie troszkę jest kolorowo, ale nie w tym sensie. Zaczęły się pojawiać nowe kolory w miejscach, w których się nie powinny pojawiać. Czy wy wiecie, co mi chodzi? Ty się kurde fleksujesz, tym zbrojem, ja takie co? Nie mam. No właśnie. Patrz, co mam. Ha! Elo. Dobra, mów. Ale to dobra. Było... Ja, to było jak... Siemansko, ziomy. Nie, słuchajcie, panowie. Steve ma okropny plan. No tak mówił. Elo. Kto tak mówił? No daj. Elo wiele osób mówi. Dobra. Nie, ja mówiłem, czekaj, ja nie mówiłem elo, tylko czekaj. Elo! A, no. Elo! No. Dobra, słuchajcie, Steve ma złe plany i ja go przyjrzałem, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja tam pracuję tak po kryjomu i ja tutaj... On ma same złe plany. No tak, ale słuchaj, te są najgorsze. Dobra, powiem wam to, bo i tak mi nie uwierzycie. Chce zamienić całą... On chce zgarnąć całą walutę zielone po to, żeby zamienić ją na niebieskie. No ale to... Aha. Co to da? On chce całą twoją walutę zielone zmienić na niebieskie. Nie wierzycie. Ale co mu to da? Patrzcie, mam dla was dowód rzeczowy. Co jest? Ale to co mu to da? Co? Widzisz nie, to? No, widzisz tego banknota? On dobra, swój wizerunek to... na ten banknot. No nie wiem, stary, on chce całkowicie to przejąć jakoś. On zrobił bank, zgarnął wszystkie zielone, bo doskonale wiem, że to on je ukradł. I teraz on chce zamienić całą walutę na niebieskie, czyli on przedrukuje te całe banknoty i zrobi z nich niebieskie. Tak? Być nie może. No na pewno tak nie będzie, ale to nic nie da, bo nikt nie będzie chciał tych niebieskich w ogóle. No jeżeli on wprowadzi tą walutę i to będzie jedyna waluta, no to będzie trzeba korzystać z tego, co jest, nie? Wiadomo, protesty nie, no. Będą, nie? Ale ostatecznie wygra waluta, która zostanie, więc panowie, tego się trzeba pozbyć. No trzeba by było, gdzie? No w sumie. Trzeba spalić. Czyli honory, to jest wszystko, co ponoć jest. Aktualnie nie ma ponoć więcej. Trzeba je spalić. Pal to. Trzeba je spalić i się pozbyć doszczętnie, tak, żeby palić, się hajca. Nie było. Żeby się... Palić. Mają się smażyć, rozumiesz, jak ludzie na plaży. Tak się mają smażyć. O. Mają o, znowu dobra, zmienić kolor dobra, na zielony. Rozumiesz, wiesz o co chodzi. Czemu akurat biegniemy do mnie? Trzeba to spalić. Dobra, ty masz piec w domu. Dobra, czy mój dom ma jako jedyny koszt śmieci znawy? No? Okej. Okay. No jest git. No jasne, że jest git. Trzeba to spalić. Patrz, jak Paweł biegnie zawzięty. Tu tylko nie wywal swoich rzeczy. Dobrze, oczywiście, spaliłem. Że tak. Nie wszystko spaliłeś, zostało 7. Dobra, uwaga, co? Spalone. Wszystkie niebieskie zostały spalone w tym momencie. Nie będzie tutaj, prawda, inna waluta funkcjonowała. Nie za mojej, prawda... To nie na mojej właśnie warcie. Jest, panowie, moment, kiedy powinniśmy to uczcić. Tak, myślę, że może minutą ciszy może. Uga buga, uga buga, uga buga, uga. Nie, mi się wydaje, że możemy uznać ten dzień za jako święto niepodległości Palionowa. Tak myśl, co ty robisz? Co to robisz? Czekaj. Co to jest? Ej, co jest? To się aktywuje. Patrz. Ja wiem, jak to zrobić, no. Czekaj, zostaw to. Wsiądź do tego, Patrz to. Nie wyszło. Stary, co ty chciałeś zrobić? Siedzę. Nie, musisz. Czego wepchnąć z powrotem? Trzeba to dać na tory. O, jest. Czekaj, znowu wypadłeś. Dobra, jestem. Ej, dobra, no nie wiem, dlaczego to z tego wypada? Aha, bo to są te tory dziwne. No. Dobra, ja nie wiem, co one tu robią w ogóle. Kto mi je tutaj dał? A ja chyba wiem, bo ja chyba... No, chyba to są z tego. Ej, o kurde, jak się strasznie myślę, że to jest lawa i ja nie mogę. Co ty zrobiłeś? No, co ty zrobiłeś? A dlaczego mój dom ma być zakratowany, przepraszam bardzo? Synek! Dobra, to spaliliśmy niebieskie. Spaliliśmy, nie można powiedzieć, że to jest dzień sukcesu. Można powiedzieć, że to jest dzień sukcesu, ale mam dopiero 9 minut. Więc słuchajcie, no panowie, ja myślę, że co? Ja myślę, że powinniśmy jak najszybciej te zielone odzyskać, bo to tak być nie może w ogóle, że my... Zielone? No zielone, te, które są na tym, na... Jezus, są... myślałem, że nie pieski już ze szpieca wyjmować, typie. Nie. Odzyskać te zielone, musimy odzyskać. My mamy, zielone. Nie? Mamy trochę, ale no to nic ja nie wiem, ja też, ale nie, musimy te, co są w banku. Można to pozbierać. Można, oczywiście, jak chcecie, bierz ta, co chce ta. Musimy, panowie...
Co? Nie, ja to, nie, to po prostu mi tu świeci. Aha. No to. Musimy się przygotować, o, ten, napad na bank. To ja to odłożę ten, może. Napad na bank, to nie tak się Baby odkłada w sumie, wiesz, ale okej. Okay. Dobra, chodźcie. Nie, no gdzie? No co gdzie? Imprezować. No nie, już... Imprezować, ty jesteś udany. Ale czemu mnie jest posiadówka? No dobrze. Ale czemu mnie? Bo zawsze jest Paweł. Ja będę musiał sprzątać. Dobra, czekaj, tutaj jest dance floor, czekaj. Tu. Czekaj. Must be the reason why I'm... Dobra. A, nie znam tej piosenki, czekaj. Czekaj, bo nie znam. Jeszcze raz. Ja też nie wiem, o którą piosenkę chodzi. No nie wiesz, co to jest, Paweł, wiesz? No przecież zanuciłeś to, debilu. Co? Czekaj. Must be the reason why I'm tyrdym. A to jest jakiś... Dobra, nie pamiętam tego dropa. Nie wiem, co to jest za piosenka. No pamiętasz to! Co jest? Brzygo, co ty tu robisz? Nie zaprowiliśmy cię na mnie. No ja wiem, ale słuchajcie, bo ja mam sprawę do Szczypsona, no ja muszę to... Ała, no proszę mi nie bić, no! Wyjść. No ej, ale... Ale o co chodzi? Dobra, panowie, ja będę leciał. Dobra, Bzyku, chodź, powiedz. Nie ma stąd wyjścia, bo impreza... Dobra, ja zaśpiewam. Dobra. A ja refren. I remember when... I remember when I lost my mind! Nie znam. Ja nie wiem. Mi się to już wysiedliło z milion razy na TikToku, nie? Zab mind. Dobra, panowie, to już jest... Nie róbcie z tego shotów. Nie, no to jest jak wezwanie do działania, nie? Nie róbcie shotów, to jest... I remember when I lost my mind! Dobra, słuchajcie panowie, ja lecę na chatę, bo tu widzę impreza, że tak powiem, dobrze się toczy. Życzę wam miłej zabawy. Trzymajcie się, elo. Dobra, widzowie, jest dobrze, spaliliśmy to, co mieliśmy spalić. Prawie nas Bzyku nakrył, w ogóle ja mu powiedziałem, że ma nie przychodzić tam. On przyszedł, ale dobrze, że nic nie nakrył, że się niczego nie spodziewał. Jest dobrze, głowa mnie boli. Dobrze, widzowie, kończę ten odcinek, widzimy się na kolejny film już jutro. Myślę, że będziemy musieli się zaraz przygotowywać na jakiś napad na bank, no bo jednak sytuacja wygląda tak, że trzeba jak najszybciej odzyskać stracone zielone.